and welcome. Lend me your ears. To prepare for the journey you are about to embark upon, it is crucial that we start at the beginning, in the very annals of history. Days of yore, chivalry, yada yada yada. What do you say we just skip to the good part? There was once a kingdom of such formidable wealth and high property values that its stalwart inhabitants overdeveloped it right into a real estate crisis. Using the power of magic or something, they propelled their castles into the skies. Thus was born the kingdom of Opulencia. Not bad, huh? Life in the new kingdom continued apace in the spirit of its founding. No castle was safe from the covetous gaze of its neighbor. Dudes were seriously up in each other's business. It was not long before the savvier Opulencians began to populate their homestead with all manners of minions and traps, seeking to guard their loot piles from more intrepid home invaders, like a bunch of cats guarding the warm spot at the edge of the bed. The promise of adventure and ill-gotten gains was a siren song to adventurers the world over. Using unspecified means, probably magic again or whatever, they set off in droves for the fabled kingdom in the clouds. In Opulencia, though, there was one game changer that separated the mighty from the mightiest, the successful from the super, a good PR team. Our tale begins in the offices of one such heroic agent, Cornelius Richling. Let's see what he has to say. I haven't had a client in weeks. This sofa needs reupholstering, these trophies need shining, and I haven't even commissioned a new self-portrait in 4 days. Never count out old Cornelius, though. I can smell the winds of change blowing this way. They smell good. Cześć wszyscy, z tej strony Berserker, a to jest gra zatytułowana, teraz prawdopodobnie popełnię największy błąd w moim życiu, ponieważ nazwa tej gry jest tak długa i może mi się faktycznie pomylić. To jest tak: The Mighty Quest of the Epic Loot. Chyba dobrze powiedziałem, nie jestem w 100% pewien, ale chyba tak. I to jest gra nowa, którą chciałem wam zaprezentować. Jeszcze nie jest oficjalnie dostępna, ale prawdopodobnie będzie free to play, chociaż 100% nie daje. Ale to jest jeszcze nieoficjalne, praktycznie przed wyjściem, bo to jest jeszcze faza beta gry. Gry polegającej na tym, że jesteśmy jednym z bohaterów, których mamy do wyboru chyba 3 klasy, jak dobrze kojarzę. I tak jak mogliście zobaczyć sobie, na czym polega dokładnie nasze zadanie. Otóż możemy posiadać posiadać własny zamek w tym wspaniałym świecie Opulencji. No tutaj nawet jest nazwa. Tak. Jedziemy dalej. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj 3 różne. Co? Tylko jest dla specjalnych, jest już zablokowany. No mamy do wyboru 3 klasy i mamy tutaj Rogera, konkretnie Archera lub Knighta, czyli jak łatwo się domyślić, z blisko dystansowego kolesia, który walczy mieczem, albo mamy daleko dystansowego sprytnego łucznika, którego ten możemy wybrać, ale ja chyba sobie pójdę w łucznika, a co tam. I tak, mamy w doboru 3 różne klasy, maga, miecz, rycerza i archera, które po prostu dostają jakiś tam pałac, kawałek ziemi. Raczej. Welcome to Cornelius Richling's Premium Talent Management and Real Estate Emporium. I am Cornelius, owner, founder, chief officer, and sole employee. Let me guess, you've come to Opulencia in search of fame, fortune, respect, and recognition. Am I right? Raczej tak. This is all the answer I need, compadre. I'll be the brains and you be the action hero.
Now, buddy, there's a few small formalities we have to get out of the way before we can turn you loose upon this kingdom. I'm referring naturally to the small issue of my one-time retainer, a mandatory signing fee, opulencia welcome tax, and advance exceptional performance bonus. I'd say the cost of the armor and weapons you're carrying should about do the trick. Don't worry, Pally, there's no better investment than one's own future. Now, get out there and show me what you can do. Dużo gadasz i mam w ten... I mam po prostu pójść do jakiegoś zamku i kogoś tam... i ściągnąć z niego kasę, tak? W zamian za to dostanę sprzęt, który mam przy sobie. Jaki w tym jest sens? No i tak. Dobra, to już przeszliśmy teraz do tego, co najważniejsze, mechaniki gry. Otóż widok mamy, tak jak widzicie, z góry, coś w stylu a la Diablo. Sterowanie na lewy klawisz myszy, no ja mam orełka jakiegoś tam, czy sokoła, czy jastrzębia, czy inne zwierzę, które mam po prostu przy sobie. No, strzelanie nadal jest na ten. Aha, czyli jak przeciwnik mi się namierzy, to od razu muszę w niego strzelać. No sterowanie jest, no nie jest trudne, szczerze mówiąc, ale tak jak widzicie, jest tutaj pełno pułapek. Przeróżne. Na początku są bestie, potem są, o widzicie, truposze bez głowy, które atakują zamiast mieczem swoją głową. Musimy zobaczyć, a co jest na prawy? Lewy to Burzdor. Aha. I tak, no, tak jak widzicie, możemy poprzez normalne wchodzenie w przeciwników pozbierać sobie jakieś tam przedmioty, które zostałem po przeciwnikach. I praktycznie gra na tym polega, że zaczynamy właśnie od takiego jakiegoś podstawowego tego i możemy, kroczymy sobie po prostu po różnych zamkach, które są... My, look at you! There is a castle like a real professional castle handler. They have a word for hunks like you. Fierce, simply fierce. Now look. I don't know how to tell you this, but you're looking a little light in the equipment department. I'm gonna have to teach you how to dress yourself, aren't I? Okay, come outside with me. No dobra. Okej, okay. No i tutaj mamy właśnie przedstawione tą całą okurencję, nie wiem jak to nazwać, którą możemy, aha, tutaj mamy te. Prawy wystarczy? Tak, wystarczy. Mam za dużo rzeczy. O, rękawice i jakiś pierścień. Nadal chodzę w piżamie, okej. Okay. Świetnie. This skill is going to be so useful, you should be the one paying me. Right, you are the one paying me. Never mind. No tak. Did somebody say paying me? Zerwienie, dużo gada i ten, i szkoda, że sama gadanie się też nie przesuwa jakoś tak. Ale tak, tutaj mamy też drzewko, już teraz mamy drzewko umiejętności, którą wykorzystuję za, o, zaraz. Equipment, right click. Aha, tutaj na slot, żeby tutaj. Dokładnie na ten slot, a potem dopiero będę mógł sobie wymyśleć całą resztę kombinacji, które po prostu będę mógł odblokowywać po zdobyciu konkretnego levela. Na razie mam tylko jeden skill, czyli to strzelanie, potem prawdopodobnie dostanę jakieś większą ilość tych skilli, ale na razie powinno wystarczyć to strzelanie z łuku, nie jakaś mocniejsza strzała. Ale to zobaczymy jeszcze później. No, ogólnie gra, jeszcze w sumie nie powiedziałem dokładnie, na czym polega gra, chyba tak jako w generalnie. Otóż gra polega na tym, że wkroczymy z zamku do zamku i to często są też zamki nie tylko wygenerowane przez samą grę, ale przez samych graczy. Otóż możemy wchodzić do zamków swoich znajomych i tam testować, jakie mają zabezpieczenia przed zdobyciem ich skarbów, czy jak to tam ten, bo praktycznie tak jak sama gra, nazwa gry mówi, gra polega na tym, że to jest podróż po epicki
epicki skarb, czy epicki, nie wiem jak to się dokładnie tłumaczy, loot, ale no, jeżeli przytrzymam lewy, to będę strzelał sobie na stałe ten. O, tutaj już są kolejne jakieś pułapki ciekawe. Pewnie im trudniejsze do pokonania pułapki, tym pewnie droższe są. Więc prawdopodobnie nie, a w sumie nawet nie wiem jak wygląda samo tworzenie zamku i ładowanie do niego jakichś bajerów. Tutaj cały czas dostaję pieniądze, cały czas dostaję jakieś diamenty, nie wiem czy to... Wow! Czemu ta wieża strzela? Mogę ją rozwalić? Nie, nie mogę, muszę uciekać. Wygląd jest bardzo przyjemny, jest zabawna grafika i tak dalej. Według mnie bardzo przyjemnie to wygląda. O, nawet mogę teraz zrobić rotację planszy. O, wybuchowa strzała i... No, w sumie przy moim przypadku, jeżeli przeciwnicy są blisko dystansowi, to jest... nie ma problemu. Tylko muszę pamiętać, że jednocześnie lewym klawiszem jak się chodzi i to się jej strzela. A nie! Kurczaki! Kurczaki zła! Nie. Life for... Jaka muzyka w tyle leci, jasny gwint. W sumie zapomniałem wyłączyć... W sumie nawet nie miałem jeszcze dostępu do samej opcji, ale to tam zobaczę najwyżej po tym jak już się pojawi... A! To nagranie. Czy nie będzie problemu właśnie z dźwiękiem, czy w ogóle się dane... Że to nagranie w ogóle pojawi. To jest druga sprawa. Ale jak je oglądacie, to prawdopodobnie się pojawiło i się wszystko udało. Ale muzyka faktycznie w tyle jest bardzo ciekawa. Nie powiem. O, kolejny naramiennik. Tylko ciekawe, czy mogę więcej naramienników mieć na sobie niż... O, ale mocno to... O, nie! Przydałoby się chodzenie jakoś oddzielnie niż na myszce, ale... Ogólnie wygląd samym gry mi się podoba. Mechanika... Też jest fajna. Aha, tutaj już nieco większy ten. O. Szkielet, super szkielet. Jakiś Stewart. Super hard Stewart. Nie, nie. Level 8. A masz. Spudłowałem i nie powinno być tak. Maksymalna ilość expa zdobyta, czyli praktycznie pewnie dostanę kolejny poziom, jak skończę tą misję, albo... Nie wiem. O, jest victorious! Wciskając na control i od 1 do 3 mam emotki. No. Okej. Okay. Tutaj już chyba wszystko. Mogę już iść do kolejnego zamku, albo kolejnego czegoś tam. Promise from your man Cornelius is cash in the bank. I'm holding in my hands the keys to your very own castle. O, i teraz właśnie dostajemy właśnie swój własny zamek, który będzie można. O, właśnie. Jaka bieda. Bieda. Your old buddy Cornelius didn't mess around and get you some fixer upper though. No sorry. This deluxe charter property already comes with a ton of pre-installed equipment. Let's take the grand tour, shall we? Co? Czyli dałeś mi największy shit jaki jest? This is your castle heart. It's really important. It's the source of your home's general airborneness. Not to mention the main power supply. Upgrading the heart is the first step. You want to improve anything else? A, czyli najpierw muszę wyupgrade'ować serce. Czyli ten oto diament. Here's your gold storage, a personal favorite. This is where you'll store all the shiny loot you collect. When you max out your storage capacity, you can upgrade it so it'll hold more. No, czyli to jest praktycznie takie polegające na tym, że napadając na inne zamki, dostaję, mogę zdobyć pieniądze odpowiednie do upgrade'owania sobie mojego zamku. Prawdopodobnie władowania do niego jakichś nowych pułapek, bardziej morderczych. O, jeszcze jakiś hero training. O, co tu jest? Construction.
O, i tutaj mam jakiś pokój treningowy. Gdzie mogę? Tutaj chyba postawić. O. Jee! I teraz przez 5 minut, bo to realny czas jest potrzebny, żeby ten zrobić, wybudowałaś rzeczy, to właśnie potrzebuję teraz realnego czasu, czyli 5 minut. Prawdopodobnie im większe, żeby przyspieszyć. Natomiast muszę wydać prawdziwe pieniądze, no bo jednak tutaj są mikropłatności w postaci no iluś tam ten za zielone tutaj kamienie, nie wiem czy to są rubiny czy nie, rubiny są czerwone, natomiast tamte to są, nie pamiętam, ale spokojnie, kiedyś się dowiem. I za nie będę mógł teraz już automatycznie na szybko sobie zmontować mój... O właśnie. A jednak to nie było 5, tylko 3 wystarczyło. I już mam od razu zbudowany mój pokój do levelowania mojej postaci. I teraz za 50 diamentów mogę sobie podnieść poziom. O, nowe umiejętności. Hawk. O, i mój teraz zwierzak dostał poziom. Teraz mogę... wmontować w jedynkę go sobie, okej. I teraz sobie wyupgrade'owałem postać, nową, mam nową umiejętność i potem będę mógł sobie bawić się dalej w to co tutaj te, czyli jednocześnie tak, o już jakiś quest wypełniony i będę mu już zarobiłem trochę zielonych, które straciłem. Ponieważ tutaj też można zdobywać te zielone, oczywiście w mniejszych ilościach, ale no po prostu... Archery Office, Construction, Gold Mining. O, i nawet mogę skupić sobie do wydobywania złota! Tak, chciałbym wydobywać złoto. Tylko... gdzie? Tutaj? W pokojach zwykłych? Mogę sobie... Nie, no chyba nie. And can be placed anywhere in your castle. Czyli mogę gdziekolwiek sobie postawić wydobywalnię złota, ale chciałbym to jakoś zabezpieczyć, żeby mi nie ten... Nie. Dobra, postawimy to sobie... A stawimy to tu. Okej, okay. 5 sekund na budowy, to jest tam pikuś w porównaniu do całej reszty, co to tam może się dziać. O! The money train has left the station. Jej, fajnie. I think I hear knocking at the front door. You should go see who it is. O, to tu. For the following message from my lord and master, the god of Goo, the king of Crad, the right honorable count Smuttingham. His smutlessness has heard of your recent... Żaba chce mnie zaatakować? Żaba? Ale teraz pytanie brzmi, czy to co ten król ma pod nosem, to to są wąsy, czy to są gile, tak jak ten tutaj koleś z tym, z informacjami co przyszedł. Ciekawe. Hm. Czyli są tutaj też napastnicy. Aha, czyli... No nie. Okej, czyli teraz będę musiał montować sobie sprzęt. Potion TDD w Archer Office. Czyli mogę teraz sobie... O. Kuźnię. Zbudować kuźnię, w której będę pewnie wydobywał ten, tworzył bronie nowe dla siebie. Albo modyfikował, albo kto to tam wie dalej. Czyli tak, kuźnia jest mi potrzebna. Aha, nie, to jest ranga pierwsza. No i potion creatora. All works. He? Aha, czyli to musi być zakończone, żebym mógł to sobie postawić. Okej, okay. To i to jest zamontowane. Powinno być dobrze. O. Jedno i drugie mam teraz ten. I teraz mogę tworzyć sobie połuszyny do... O.
apteczki do podróży na misje na przeciwników albo na innych graczy, ponieważ też to jest dostępne. O, create weapon. O, nowa kusza. Ładnie. Dobra, to tutaj. Czy... Nie, to nie muszę, to nie mogę. No to już chyba wszystko. O, czyli jestem całkowicie wyupgrade'owany. Mogę sobie pancerze, jakieś jubilerskie rzeczy, maski, hełmy, wszystko. Jakieś bajery, szmejery, bajery. Montować. A tak. Okej, okay, czyli teraz mogę wybrać sobie move around and look direction of the mouse. Jej, i dostałem po raz kolejny punkty. Mnóstwo punktów, fajnie. Dobra. To kogo ja mam? Aha, czyli mam teraz do wyboru kilka zamków. Big boy, dobra. Jeszcze defense. Mogę nawet bronić. O, czyli jak wcisnę defense, to przechodzę do swojego zamku. I tutaj mogę montować rzeczy. Tutaj mogę jakieś boosty kupić. A nie, to są za te zielone. Nie, dobrze. A tu? Level info. Level trzeci. Nie mogę, bo nie mogę. Upgrade. O, mogę wyupgrade'ować sobie też te stanowiska. Za niezłą hopę kasy. Ale najpierw jeszcze... Nie wiem, czy... Dobra, przejdziemy jeszcze jeden zameczek. Weźmy najłatwiejszy, jaki jest. I na tym zakończę tą prezentację i jednocześnie prawdopodobnie zapowiedź tej ogólnie serii z tej gry. Bo mi się na razie wszystko... ja mam już nawet potrójną... No, panie, no... Z czym pan do ludu? Ja mam potrójne strzały... Jeszcze na dodatek moje strzały odbierają tyle, że... Ja nie mogę. A tutaj jest jeszcze nawet time limit. Niedobrze. Niedobrze. O, szczurek biegający. Na razie tego sobie nie zamontuję, bo to jest takie jakieś kiepskie. Przeciwników na pewno warto sobie zamontować. Ale pewnie, żeby odblokować sobie jakieś... O! You have found double crossbow, czyli podwójną kuszę, ale ja mam potrójną, więc nie wiem, czy to jest jakaś tam super różnica. No, tutaj są drzwi, ja jeszcze tutaj zerknę. No bo exp jednak jakby co, to się jeszcze przyda, żeby nie było. Aha, w sumie musiałbym też zobaczyć, jak tam mój jastrząb atakuje. Bo jeszcze jego... Aha. Nie, bym jeszcze wpadł w to. Nie, nie ma tak. Jakby były trzy, to tak, to bym zrozumiał. O, już otwarte. Eż, bieda. Dobra, a przynajmniej zobaczę... To jest to. A co mój hołga robi? Aha, wysyłam tego na kreatury, żeby przez 5 sekund je atakował. No to mogłem wcześniej to zrobić. Ale okej. Okay. To był... Jak to nazwać? Aha! The Mighty Quest of the Epic Loot. Mam nadzieję, że gra się wam spodobała. I jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej odcinków z tej gry, to zostawcie komentarz, łapkę i całą resztę, co tam będziecie chcieli. I jeżeli wszystko będzie ok i tak dalej, to, a w sumie nawet chyba na pewno pojawią się jeszcze kolejne odcinki z tego. Przynajmniej sporadycznie. Więc ja widzę się z wami w prawdopodobnie, ale nie jestem 100% tak pewien, w kolejnym odcinku z tej fajnej gry, więc na razie i cześć.